Dzień dobry, w sobotę. Dzień dobry, piątek. A w piątek! Jeszcze mamy jeden dzień dodatkowy. Tak, tak jest, jak się wyjeżdża głównie na weekendy, więc jak już jedziemy na dłużej, to się wszystko myli. Nie, Sofie, bardzo ciężko idzie do śniadania. Jest piękna pogoda. Chyba pierwszy raz mamy bezwiecznie, więc jesteśmy już spakowani, zbieramy się, idziemy pospacerować na piękniejsze zakątki Cornwallii. A na zewnątrz jest Zelda, czy Zilda, czyli też właśnie ta ciężarówka, o której wspominaliśmy, która jest na wynajem. Ona jest trochę bardziej hardkorowa, bo tam jest toaleta na zewnątrz. O, słuchajcie, gościu wychodził do rano do kibelka właśnie na zewnątrz. Taki jest taki z takim serduszkiem, taki tak. W Polsce kiedyś. No to jest o to chodzi, to takie zrobione pod kątem glampingu, takich naprawdę podstawowych rzeczy. My mamy troszeczkę lepiej z dziećmi tutaj, bo mamy toaletę, prysznic, właśnie rano brałam prysznic, więc jest super. Ale no to ciężarówka też ma swój klimat, tak? No już tak, będzie jakie plany na dzisiaj? No jedziemy przed siebie. Ja mam, chcę Port Kulno, chcę Minakciete i Kainan's Cove, także dużo. Bycia organizatorka, zarządca, a ja... Jak zawsze. A ja dowożę. Także zostańcie z nami. Pa! 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 Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda z zewnątrz. Wyobraźcie sobie, że jesteście tutaj w środku lata. Tutaj sobie siadacie rano, jecie śniadanko, czy jakiegoś grilla robicie. Tutaj nawet jest taki metalowy grill. A tam z tyłu za nami jest chyba od tej właśnie Zeldy toaleta i takie jakby miejsce na kuchnię, mi się wydaje. Nie wiem, czy to widzicie. W każdym razie jedziemy. Idziemy zwiedzać. No to my robią plan. Przyjechaliśmy na plażę w Port Kulno. I stoimy przy mapie, bo ja chcę się bardzo dostać tu, w to miejsce. To jest plaża, która przy odpływie robią się takie malutkie laguny. Co prawda nie wiem, czy akurat teraz jest na tyle odpływ, żeby te laguny się stworzyły, ale chcę tam się przejść, bo tam nas jeszcze nie było. Także idziemy tak, jesteśmy tutaj, idziemy tu. Musimy tak odbić na dół. Nie wiem, masz mapy te takie w telefonie, żeby widzieć, w którym miejscu trzeba odbić tam, żeby zejść na dół? Zobaczymy. Idziemy. Widzicie, to jest po prostu przepięknie i jest chyba może z 10 osób, które można policzyć na palcach dwóch rąk. Więc po raz kolejny podróże poza sezonem. Jak my tu byliśmy w środku sezonu, to było pełno ludzi. Pięknie. Pięknie, Oliwia, co? Jakie fale, pięknie. Jest cudownie, jest przepięknie, jest złoty piasek i są olbrzymie fale. Pięknie. Sofie ma focha, bo ma piasek w butach, ale to się nic nie stanie. Później wyczyścimy? Nie. Nie? To czemu tu nie chciałaś wejść? Patrzcie i podziwiajcie. Stoimy z dziewczynami i po prostu podziwiamy te fale. Jeszcze wam pokażę, że tutaj są schódki i tędy się wchodzi do Minakciete, do którego pójdziemy później. Ale na razie podziwiamy tutaj piękną plażę i falę i uciekamy czasami na to podmywanie. Tutaj stoimy i tutaj co jakiś czas. I fala tak płaszczą, że musieli się ubiec do tyłu. A tata niestety musiał gdzieś tam zostać z tyłu i popracować chwilę. Mamy nadzieję, że za chwilę do nas dołączy. Witajcie z drogi na Minakciete. Zobaczcie. Jesteśmy już w połowie drogi do góry. Oliwia? Wszyscy jesteśmy tak podekscytowani. Pogoda, widoki, kolor wody. Jest przepięknie. Tutaj czasami widać foki. Od czasu do czasu głowy się wynurzają. Tam masz jedną. Akurat się zanurzyła. Tutaj jest cztery, z tego co widziałam. Tam powinna być jedna. Tutaj też dwie przed chwilą wynurzyły. Wow. Jak? Jak widać, pięknie.
Ale trzeba mieć kodychę, żeby tu wejść, co? Może, panie. No jak nie, Oliwia? Można zrobić kilka przystanków, nie? Tak. Ale gorąco nam. Piękna bardzo pogoda. Gorąco. A tu widać już początki teatru. Ej, pociek! Pociek, foka, a nie pociek. Udało nam się dostać do Minex Theater. Jak podeszliśmy tutaj do kasy, to było, że trzeba zabukować wcześniej. Ale widocznie nie mają dużego obłożenia. I nie, jest pogoda, jest wszystko. Także idziemy, dziewczyny zobaczą trochę. My już tak dawno, dawno tam byliśmy i pokażemy wam, co tu się wydarzyło. My tu weszliśmy kiedyś, też tak tu, się wdrapaliśmy, jak tu. Roku. Usiedliśmy na tych schódkach, gdzie ten teatr jest i nagle wyskoczyło kilkadziesiąt... Nie opowiadaj. Zobaczcie to właśnie teraz. Ale wyobraźcie sobie ten musical. I to była reaktywacja musicalu, jeżeli kojarzycie wiele lat do tyłu, Whoopi Goldberg grała w filmie Zakonnica w przebraniu. Więc ten spektakl był właśnie musicalem na podstawie tego filmu. Więc głos tak się niósł, aż ciarki były. Także mam nadzieję, że wam się też to podobało, tak jak nam. Słuchajcie, wiosna w Walii, w Cornwalii. Zima jeszcze. No zima, ale wiosna. Słuchajcie, pogoda jest naprawdę wiosenna. Za chwilę ściągamy kurtki, a przynajmniej bluzy. I chodźcie, idziemy oglądać teatr. Idziemy na kawę też. Idziemy na kawę. O historii, jak powstało to i ta pani, ona to rozpoczęła na tych klifach budowę tego teatru. Zobaczcie, jak siedzi na taczce. Pijemy jakąś kawę, lody może. Ale nam się trafiła pogoda, nie? Bardzo. No dzisiaj jest. Już naprawdę wiosna, to? Niesamowicie jest. To miejsce po prostu zapiera dek w piersiach. Kupiliśmy sobie kawę, czekoladę, Oliwia ma lody. Siedzimy. Tam do góry nad nami jest zamknięte wejście, bo tam posadzili trawkę i tam się generalnie siedzi na tych siedzeniach na trawce. A tutaj są takie jakby wyrzeźbione w skałach typowo, zobaczcie. Siedzenia. To jest po prostu szok. Tu jest napisane Julius Cezar. To jest. Żegnamy się z wami z Minex Theater i idziemy pochodzić dalej. Doświadczenie znowu nam się udało, znowu coś się działo. Próba to nie była próba generalna, ale taka już prawie pod próbę generalną, co? Tak, brakowało tylko, żeby byli przebrani w stroje i byłoby jak na prawdziwym spektaklu. Oliwia siedziała jak zaczarowana, także spędziliśmy chyba półtora godziny siedząc i oglądając. Jest to mi sekret, że ja kiedyś też w takich teatrach grałem. Ale ja jak byłem wiele, wiele młodszy. Ja wtedy grałam w piłkę nożną. Do zobaczenia później. Do zobaczenia. W takim miejscu na pożegnanie zostawimy nasz kamień. Może ktoś go znajdzie i da nam znać. Nie mieliśmy w planach iść tam. Troszeczkę dalej. I tam podczas delikatnego odpływu robią się takie laguny na plaży, że jest woda i wystaje po prostu piasek. No ale niestety jest taki przypływ. Są duże fale, więc chyba nie ma sensu tam iść, bo po prostu nie zobaczymy nic innego niż tutaj. Po prostu nie będzie lagun, nie będzie za dużo odsłoniętej plaży. Z drugiej strony coś tam tej plaży będzie, więc można sobie iść i posiedzieć tam, zamiast wracać tutaj. Skoro jesteś pewna, że tam będzie plaża, to możemy iść. To takie moje bucket list było, żeby tam się dostać. Ale widoki piękne. Dzieci tu odpoczywają, proszę. Przetargane po klifach. Dobrze, nie, no nie było tak źle. Niech zbierają siły. A tam było, po tamtym, na tamtym klifie, jak tam zobaczycie,
było ten teatr, na którym byliśmy. Tam zresztą jeszcze widać malutkich ludzi. Także i tam właśnie się skroboliśmy. Tu i na samą górę. Że chodźcie z nami, idziemy dalej. Idziemy dalej. No to dotarliśmy na plażę. Becia udowodniła, że jest plaża i można na nią zejść, ale... Ale nie z dziećmi. Nie, niestety nie. Czy dzieci nasze są zaprawione, ale nie do tego stopnia. Tu jest tak niebezpiecznie, że... Znaczy, jeżeli dziecko by było nastoletnie, może samo się trzymać i schodzić, okej. Okay. Ale my musimy jednak Sofijkę asekurować, a tam w pewnym momentach nie ma już miejsca, żeby jedna osoba asekurowała drugą. Absolutnie nie, także odpuszczamy, wracamy. No i co, idziemy na plażę, tak? Tak, na plażę, na której dzisiaj zaczynaliśmy, czyli na Port Furno Beach. No niestety, ale no byliśmy i też jest pięknie, no co? No zobaczcie. Wróciły wycieczki. Męce wróciły i męce no tak po prostu zmęczone, jakby co najmniej na Mount Everest weszły. No chyba z 10 km przeszliśmy, ale wykorzystaliśmy na maksa pogody, to już ma być kiepsko. A teraz kawa, pączki, reszki z wczoraj. Spać, bo jest czwarta, a na za 15:06 mamy tą restaurację, którą wam pokazywałam we wcześniejszym odcinku, jak byliśmy w Marathon. Więc tam pójdziemy. Jesteśmy głodni, jesteśmy bardzo głodni, więc teraz tylko tak, żeby zabić głód. Zmęczeni i głodni. I idziemy spać, żeby jeszcze mieć siłę. No tak, prawie znam, że opaleni też. Ja to się boję, że jutro w czerwoni będziemy, bo cały czas słońce, było pięknie. Także... Do później. Do później. Jesteśmy z restauracji. Restauracja, jak widzieliście, była hitem. Obiedzeni jesteśmy. Siadamy teraz przed kominkiem. I w sumie ja to się położę, już poleżę. Dziewczyny robią hałas po prostu. To jest tak mała przestrzeń. One tak po prostu krzyczą, ale w przyczepie też. Ale nie mają takich głupawek jak tu. Tutaj po prostu po tych łóżkach tam skaczą. W ogóle jakaś jest... Zmęczeni trochę po całym dniu jesteśmy, co? Tak, więc teraz... Która jest? Chyba około 9:00 i tak już... No, naprawdę chill. Za 28. No to szybko. W każdym razie sobie poczytamy wiadomości, obejrzymy, bo niestety tak jesteśmy troszeczkę oderwani, na szczęście nie mamy telewizora, więc nie dołujemy się tym, co się dzieje na świecie, że tak powiem. Dzięki bardzo, że byliście z nami. I kończymy tego vloga i do zobaczenia w następnym. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby subskrybować, pamiętajcie, żeby zostawiać komentarze, łapki, ponieważ to naprawdę pomaga w rozwoju naszego kanału. A teraz, no, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!